Witam imperialistów, tutaj Lukas z naszej Wielkiej Brytanii, położonej na Iberii. Bo naszą główną kulturą jest kultura kastylijska, a to wszystko dlatego, żebyśmy mieli bardzo duże dostawy złota z naszych kolonii. Ja jestem jeszcze na etapie ponownego korowania naszych prowincji z kulturą angielską i irlandzką głównie. No niestety, wszystko coś za coś, ale w międzyczasie zajmiemy się podbijaniem prowincji, które mnie raczej nie będą kosztowały ani punktów dyplomatycznych, ani punktów militarnych, czyli będziemy budowali mocno nasze kolonie w Amerykach. Jeżeli po obejrzeniu tego materiału chcecie zobaczyć jeszcze kolejny z tej nacji, zostawcie 1500 lajków. Zachęcam też do wspierania, bo bez wspierania tego kanału dawno by już nie było. Zmiana religii przyniosła za sobą pewne problemy dotyczące Liberty Desire. I to będzie niestety problem w najbliższym czasie. Wymuszam zmianę religii na Burgundii, bo nam się to przyda, a Liberty Desire tego kraju praktycznie nie podskoczy. I szczerze mówiąc, gdyby to nie była era reformacji, zrobiłbym też zmianę religii na Francji. Tylko że ja wiem, czym to się skończy dla Francji. Wojna religijna we Francji z jednym z najgorszych eventów w tej grze i raczej jej nie chcemy. Zwłaszcza jeżeli Francja nie ma idei ani humanistycznych, ani religijnych. Gdyby miała któreś z nich, no to jak najbardziej szedłbym w anglikanizm. Niestety też nie mamy możliwości za bardzo zaatakowania Austrii bez wzywania całej ligi katolickiej przeciwko nam. I jest to naprawdę upierdliwe i nie mamy wyboru. Musimy czekać na moment zakończenia się wojny domowej religijnej w Holy Roman Empire. Albo zostanie zawarty biały pokój za kilkadziesiąt lat, albo wygra któraś ze stron. Masz fuksa, Austria, tak to już bym zdobywał całą Burgundię dla siebie. No, w celu też przyspieszenia naszego nawracania całego regionu Wysp Brytyjskich podpalałem wszędzie edykty religijne. 1% to niby niedużo, ale zawsze coś. A jak state już sobie nawrócę na religię, no to albo przywrócić local trade power, tak jak było poprzednio, albo po prostu wyłączyć edykty. Tutaj nie ma jakiejś większej filozofii. Takie eventy to ja lubię. Zawsze mniejsza inflacja i tańszy doradca. Na szczęście możemy go wymienić na National Tax Modifier. I od razu też zrobimy go na piątkowego za pół ceny poprzedniego. W sumie będę bardzo teraz mocno dewował centralne newerki, więc zmieńmy im wiarę na anglikanizm. To spowoduje, że będziemy mieli z nimi lepsze relacje i w długim terminie też Liberty Desire. Powoduje to spadek tego ich mechaniki. Przy takiej ilości subjektów też już potrzebujemy mieć jednak stale dyplomaty na naszych subjektach i niech poprawia relacje. Zawsze, cały czas. Ech, dużo mi tych roszczeń już tutaj nie zostało, no ale wykończmy te kraje. Za punkty z anglikanizmu, jak już je nabijemy, to albo pieniądze, albo markantylizm. Ja obecnie wolę zwiększyć markantylizm wszędzie, pieniędzy nie potrzebuję aż tak bardzo. Do 15 punktów technologii administracyjnej. Oj, wtedy to będę już dużo tych pieniędzy potrzebował. A jeżeli tak czy siak macie dużo gotówki w skarbcu, no to ja bym w pierwszej kolejności ulepszał zawsze prowincję z Trade Company. Zwłaszcza jeżeli mam już zrobione rozwinięcia z Trade Company. I teraz tak, rzeczywiście tutaj jeszcze będę stawiał budynek ten za tysiaka. I w zasadzie z tych budynków za tysiaka w regionach Trade Company są tylko dwa warte uwagi. Trade Value Modifier, ale to tylko w początkowych nodach takich jak są Umingu, tylko i wyłącznie w początkowym nodzie i w tych najbogatszych. Gdzie indziej tego się nie stawia. Navy się nie stawia praktycznie, Land Force Limit się nie stawia praktycznie, Trade Steering wszędzie gdzie się da, oprócz początkowych, oraz minimalna autonomia, jeżeli lecicie pod maksymalne zmniejszanie autonomii w waszych prowincjach. Wtedy to może być dość ciekawy wybór. Muszę w końcu zrobić tą Amerykę pod to. Wreszcie też mamy misję na 13 kolonii. Liberty Desire naszych subjektów leci w dół. Jej, odkryliśmy Japonię. A Chicago? Jeszcze nie ma Japonii? Co za frajer. Trzeba też pilnować, żeby tutaj co jakiś czas postawić fortece. Inaczej wasze kolonie będą carpet siege'owane i praktycznie nie będą wam przynosiły dochodów w przyszłości. Okej, na początku będą się troszeczkę zadłużały, ale i tak je przecież subsydiujecie, więc nie powinno być problemu z postawieniem i utrzymaniem fortów w tym regionie, a w późniejszym etapie rozgrywki, no przecież zawsze możecie spłacić zadłużenie waszej kolonii, przez co spadnie ich Liberty Desire.
Oj, to trochę większa wojna niż myślałem, ale czy to będzie problem? Raczej nie. Chyba więcej już muszę podbić od Hiszpanii w najbliższym czasie. Jeszcze dodatkowe 10% Liberty Desire mi się akurat bardzo przyda. No to lecimy w międzyczasie. Boże, ta Francja jest tak wspaniała, że aż mi się jej integrować za bardzo nie chce. Wszystko mi podbija. To może zwiększmy wartość tej Francji, pobudujmy tutaj wszędzie manufaktury, gdzie się da. Wtedy jeszcze więcej wojska będzie mi rekrutowała. A kiedy to Papal State podbił? Co to ma być? What the fuck? Kogoś tu powaliło ostro! Paradoks, coście tutaj napsuli. Ej, do tej pory nie było tak dużo agresywnej ekspansji. Czyżby ten kraj się reformował? Nie, cały czas jest tribem. Okej, nie przeginajmy w tym regionie. Przynajmniej na razie, póki się tu nie zabunkruje. Wreszcie liga walnęła. No to czekamy na koniec wojny i atakujemy Austriaka. Bo w tym momencie cała liga jeszcze stanie po jego stronie. O Boże, bacie te przejścia. Przechodźcie sobie wszyscy i się tam pieszcie. A może by tak spróbować opłynąć świat? Zobaczmy. Na tej liście chyba nie ma nikogo ważnego. Tak mi się zdaje przynajmniej. Centralne newerki mają pewien problem. Mają za dużo gaweringu. Stworzyłem przepotężną kolonię. No nic, trudno. O, Ming upada. No i mamy to. Katolicyzm upadł w imperium, co się rzadko zdarzało, przynajmniej na moich ostatnich podejściach. A ten protestantyzm realnie nie jest jakiś super silny. I w sumie wykorzystam to jako okazję do pozbycia się cesarstwa. Nie no, ta wojna raczej należy do łatwych. Cesarstwo jest zbytnio wymęczone po poprzedniej wojnie religijnej. A francuskie wojsko tak czy siak jakościowo miażdży przeciwnika. O, Węgry znowu zniknęły. Jako, że mam zamiar i tak rozwiązać Holy Roman Empire, to wszędzie gdzie mogę weźmy replace local Lulels, bo trzeba na coś wydać ten nasz prestiż. I nie wiem, czy znajdziemy coś lepszego. Chwilowo mam też trochę manufaktur do pobudowania, więc będę brał z anglikanizmu pieniążki. Inkowie podbijają Hiszpanów. Ej, ja zapomniałem o kopalniach złota w tym regionie. To już wiem, gdzie wysyłamy naszego kolonistę. No i udało nam się na propsie rozwiązać Holy Roman Empire, 100% prestiżu dostaliśmy. To by było śmieszne, byłego cesarza zmieniamy mu religię, no czemuż by nie. Alhambra wreszcie zrobiona, no to teraz ją rozbudowujemy. Musiałem nawrócić też ją na anglikanizm. Centralne newerki stały się już tak duże, że spokojnie możemy zmienić typ kolonii na ten, co daje Goose Produce Modifier plus 20%. To powinno jeszcze zwiększyć nasz income ze złota, tak na logikę przynajmniej. 760? Nadal 760. No to szkoda, na logikę powinno zwiększyć. Co ja mówię? Przecież to powinno mi czas przyspieszyć, a tego nie sprawdziłem. No i wreszcie mogę zatykować znowu Austrię na Reconquest Cassius Belli. Tu się chyba coś wypuściło, albo coś podbiło. W ogóle jakieś bloby te amerykańskie się robią. Ciekawe, co tutaj by mogłoby jeszcze powstać z tego. Jej, niszczymy Austriaków. Ej, bez większego problemu, kurde, jaką armię mam. Nie, to ten dowódca miażdży. Kolejną ideę lecę Diplomatic Ideas. Przyda nam się to, ja cały czas odczuwam brak dyplomatów. A muszę przyznać, że Wielka Brytania jest całkiem stabilnym krajem. No i wykończyliśmy monument w Grenadzie. No i ładnie, trochę ziem odzyskaliśmy. W zasadzie wszystkie północne, co daje mi totalną dominację w handlu w English Channel. Jako, że nie gram pod World Conquesta, to raczej wolę mieć zmniejszoną autonomię we wszystkich naszych terytoriach. Zawsze zwiększy nam to income, zawsze zwiększy nam to manpowera. Ale gdybym grał pod World Conquesta, Governing Capacity to jest must have dla nas. Jako, że mam już 14 poziom technologii administracyjnej, dyplomatycznej oraz militarnej, możemy stawiać nowe manufakturki. A jak widzicie, mam ich sporo do postawienia, głównie na początku w Afryce, bo to są nasze terytoria, ale potem, oh my god, zaczyna się wielkie budowanie manufaktur wszędzie. A, i przecież ja potrzebuję jeszcze gathering house'ów na wszystkich tych prowincjach, zwłaszcza na Londynie. A jeżeli potrzebujecie okazji do nabycia fajnych gier, zapraszam na NB, 3% zniżki z kodem Lukas, linki w opisie. No tutaj zobaczcie, 0,82, 0,62, 82... 54, masakra, ale będzie budowania. W sumie jest to też moment, w którym musimy dobudować bardzo dużą flotę handlową dla Karaibów, żeby tam jak najwięcej przesyłać do nas dalej.
No takie 100 okrętów na początek dobre. Kończę kolejną wojnę z Hiszpanią. Miałem takie fajne casus belli, żeby zaatakować i zdobyć sobie kolonię całą dla nas, nową Grenadę. Co też zrobię w tej wojnie, plus dwie prowincje w Europie, żebym wreszcie miał tu przejście. No a dzięki temu jestem gotowy na wojnę z Inkami o kilka ich terytoriów. Nie, wyrżnieli mi wojsko, ja się zemszczę. Tak to jest, jak się wysyła wojsko bez generała w sumie. I Benz, pierwsza wygrana, druga wygrana. Ja mam chyba z nad nimi dużą przewagę, tak, dużą przewagę technologiczną. I mamy to, kiedy jesteście europejskim krajem i macie 75% warscora, odpala się przekoksany event. Przekoksany dla was, a bardzo negatywny dla Inków. Praktycznie ich imperium po tym evencie nie ma szans przetrwać. Chyba rozwiązanie Holy Roman Empire otworzyło drogę do upadku Austrii i ekspansji osmańskiej. Od Inków w pierwszej kolejności biorę całe wybrzeże. I zaraz będę tutaj dążył do utworzenia się kolejnej kolonii. Ach, więcej manufaktur, więcej plantacji dla naszych pracowników dobrowolnych. Możemy też już dostać się do Indii, więc czemuż by nie, tylko muszę się pospieszyć z podbiciem Kutaj oraz Brunei. No to czas ustanowić tutaj naszą dominium. Jej, czas założyć giełdę w Londynie. Dajcie mi te pieniądze, inflacja to tylko liczby. W sumie odpaliłem już też misję na Irlandię, wreszcie w tym momencie. I przewożę naszą armię do Indii. Trochę to zajmie czasu, ale gdzieś tutaj miałem wysepkę. O, lecimy. W sumie zaatakowałem Lipan w międzyczasie. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzą moje kolonie. Czy dadzą radę temu sprostać samemu już, czy jednak będę musiał współdziałać z nimi. Wyruszyło 32 tysiące wojska, dopłynęło 17 tysięcy. No a tak, jasne, mógłbym się bawić, żeby nie płynąć przez otwarte morze, bo pamiętajcie, że kiedy na nie wpływacie, to teraz attrition jest naprawdę zabójcze na wszystkich tych takich, o, które nie są przyżanej z naszej kolonii. To jest zabójstwo dla manpowera przewożone. Strasznie dużo agresywnej ekspansji te wszystkie ziemie tutaj kosztują. Ale okej, wojna całkiem udana i wygląda na to, że mogę stąd zabrać całe moje wojsko. Raczej już nie będzie potrzebne. Jedyne co, to muszę też zadbać o zabudowę fortami, żeby boty za bardzo mi nie przechodziły. Ale tak to będzie gites. Tutaj mogę wam podpowiedzieć pewną rzecz, zwłaszcza przydatną na hordach. W momencie, kiedy dodajecie do Trade Company cały region, to jasne, zmniejsza wam się unrest. Ale potem możecie sobie podbić tak naprawdę również autonomię w całym tym obszarze. Im mniejszy unrest, tym mniejsze bunty, zawsze na propsie. To jest bardzo przydatne, zwłaszcza jeżeli gracie hordami. No, dobra, myślałem, że będzie gorsza agresywna ekspansja, bo były gigantyczne liczby, ale jednak nie jest aż taka zła. No to już wszystko, zwracam Burgundii. W sumie, jeżeli dobrze pamiętam, to potrzebowałem 3 wojen, żeby odtworzyć ten kraj. No ale raczej się przyda. W sumie to szkoda, że po kolonizacji regionu Syberii, że tak powiem, którą sobie tutaj utworzyłem, nie dostałem jakichś claimów na całą Australię. Fajne by to było. No i po czasie czas się wbijać w Orisę, bo mam tutaj parę permanentnych claimów do Bengalu. Ale tak czy siak moim prawdziwym celem będzie za chwil parę Vijayanagar, ponieważ jest tu bardzo dobry monument dla nas. Global Trade w sumie niepilnowany, ale nie mógł się nigdzie indziej odpalić, jak też i u nas, więc nic w tym dziwnego. Era absolutyzmu też się za chwilę zacznie i niestety zacznie się też chyba wojna domowa u nas, jeżeli dobrze pamiętam. A jak tam wojsko Orisy da nam radę, czy nie da rady? Bo nie wiem, czy mam dosyłać tutaj resztę z moich 200 tysięcy, czy wystarczy mi 64 tysiące w tej okolicy. No chyba mam odpowiedź. A nie są do tyłu z techem. What? Poniatowscy? Na tronie Anglii? Kto to słyszał? O cholera. Dobra, zdobywamy nasz przyczółek w Indiach, deltę Bengalu. I to powinno nam dać zaraz więcej misji na claimy. A to jest zawsze fajne, bo dzięki temu będziemy to wszystko teraz szybciej tutaj korowali. I tak, nawet do północnego Vijayanagaru mamy już dostęp. What the fuck? Chyba kogoś pogięło. Już tak dobrze szło, prawie 500 golda zarabiamy. Chociaż znam osoby, które w tym okresie miałyby już nawet dwa razy tyle. 250 tysięcy armii, 339 okrętów, a zaraz jeszcze ten force limit zwiększymy, zdobywając monument od Vijayanagaru. Ponad 3000 developmentu. Nasza obecność w koloniach się prezentuje następująco. W zasadzie tutaj zdominowaliśmy obie Ameryki.
Wypchniemy za chwilę Portugalczyków i tutaj chyba gdzieś Hiszpanie się powinni zaraz wbijać, ewentualnie nawet ich nie będzie. Jak i ustanowiliśmy nasz przyczółek w Indiach. Czekam na absolutyzm, potem erę imperializmu, o, i będzie podbijane.